Cześć, zostań do końca. Wiem, że mogę na taką dżentelmeńską prośbę liczyć, więc bardzo dziękuję, jeżeli po prostu zostaniesz i wysłuchasz całego materiału. Nagrałem go z kilku powodów, przede wszystkim po to, żeby pokazać, jakie są, można powiedzieć, kwestie związane z moją osobą, też od mojej strony. Chcę oczywiście poruszyć temat związany z materiałem u Kuby Midla, o mojej przyszłości, tego, co robiłem, z czego jestem dumny, jakie błędy popełniłem, no bo mimo wszystko uważam, że każdy z nas te błędy popełnia i nikt nie jest bezwinny, nikt nie jest nieomylny, więc o tych wszystkich rzeczach będę chciał mówić. Będę chciał przede wszystkim, żebyś widział, jak to było, jakie miałem pobudki, co mną kierowało kiedyś z poprzednich lat, kim dzisiaj jestem, co robię i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby całe wideo wyjaśniające, myślę, że dla każdego widza, który to obejrzy i który interesuje się jakby współpracą z moją osobą czy cokolwiek, no jestem winny tego, żeby opowiedzieć ze swojej strony, dlatego że no jestem osobą, która w internecie przybiera różne postacie od strony ludzi oceniających, więc jakby na te wszystkie rzeczy chcę odpowiedzieć, na różnego rodzaju mity, zdania na mój temat i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele wątków poruszymy. Oczywiście liczę na to, że zostawisz konstruktywny komentarz, konstruktywną opinię. Jeżeli będziesz miał pytanie, to śmiało, jakby materiał zostaje u mnie. Jeżeli pójdzie gdzieś dalej w internet, no to oczywiście pewnie będzie w jakiś sposób oceniany. Natomiast chciałbym, żebyś wiedział, że jestem tutaj i tutaj ten materiał będę chciał ocenić i będę chciał z Tobą porozmawiać, jeżeli będziesz miał pytania do tego, co powiem. Oczywiście zaznaczę, że wszystko, co powiem, będzie szczere, no bo jakby nie widzę inaczej kwestii nagrać te wideo. Jeżeli one ma być w jakiś sposób oceniane, a ja mam na tym wideo kłamać z jakichś powodów, no to jakby mija się to z celem, jeżeli chodzi o to wideo. Więc chciałbym, żebyś wiedział, że jakby powiem całkowicie moją, jakby można powiedzieć, prawdę od swojej strony, jak to było, co mnie kierowało i co faktycznie się działo. Więc tego typu aspekty poruszę. Myślę, że wideo potrwa parę dziesiąt minut. Będę się streszczał, opowiem te aspekty po punktach. Mam je tutaj właśnie zapisane i tyle. Chciałbym, żebyś ocenił na koniec, tak jak czujesz, i to jest moja prośba do Ciebie, mi widzu, który będziesz oglądał te wideo. No ale dobra, przejdźmy od razu do konkretów i tego, jak to się zaczęło. Może zacznijmy od początku. Jakby moje działanie w internecie jest od 2015 roku. Wtedy zaczynałem jakieś tam pierwsze kroki. Oczywiście wcześniej było jakieś tam za 16-latka, jakieś takie forum, grupa rozwoju.pl to się nazywało. Tam próbowałem różnego rodzaju wpisy wrzucać, no bo moi rówieśnicy wtedy no, dużo pili alkoholu, ja wtedy alkoholu nie piłem. No i starałem się jakby zrobić coś ekstra, co może mnie rozwinąć, więc powstało to forum, no i na nim, można powiedzieć, redagowałem różnego rodzaju treści z książek, które czytałem. Wtedy pochłaniałem ich bardzo dużo, bo stety bądź niestety uważałem, że jakby to wystarczy, żeby osiągnąć sukces. No okazało się po roku, dwóch latach czytania, że no jednak okej, wiedzę jakąś mam, no ale nie przekłada się to na pieniądze, co zresztą wiemy, więc no, zacząłem poszukiwać innych opcji zarabiania ich, ponieważ no, chciałem coś więcej, chciałem coś osiągnąć jako młody, ambitny człowiek, gdzie no, też muszę się oczywiście do tego przyznać, z czego no, jakby absolutnie jestem dumny, jakby nie przeszkadza mi to, ale ja pochodzę z małej wieś, w miejscowości to jest wieś, no więc nie pochodzę, nie jestem miastowym chłopakiem, gdzieś tam wiele rzeczy musiałem się nauczyć później w perspektywie własnego działania, no bo jednak nie dostałem tego od rodziców, jeżeli chodzi o jakieś aspekty związane takie z działaniami, z dużą ilością ludzi, czy cokolwiek związanymi, no bo u mnie szkoła w zależności od roku liczyła między 25 a 30 uczniów, więc no można powiedzieć, że wiele rzeczy jakby trzeba było się nauczyć już idąc później do gimnazjum, liceum i tak dalej. Więc jakby zawsze próbowałem coś więcej osiągnąć. Niestety na tamtym etapie się to nie udawało, bo wiedza była, ale pieniędzy z tego nie było. Więc te forum niestety jakby nie dotrwało. Parę miesięcy pofunkcjonowało, a później jakby umarło śmiercią naturalną. Nikt jakby do tego się nie przykładał i jakby te forum zostało. Później no już były studia, gdzieś tam lata studenckie. Tam próbowałem MLM-u, akurat działałem wtedy w firmie FM Group. Firma miała różnego rodzaju, no można powiedzieć, środki codziennego użytku. Jeszcze wtedy oni mieli telefonie. Nie wiem, jak teraz jest, czy ta firma chyba funkcjonuje z tego, co się orientuje, ale ma pewnie już inną bazę produktów. Wtedy polegało to po prostu na tym, że komuś można było coś polecić i firma zamiast no, wydawać pieniądze na marketing, wolała je zapłacić w tak zwanej strukturze. Czyli jeżeli ja poleciłem je mamie, cioci, komukolwiek, to jeżeli sprzedałem taki produkt w swojej organizacji, no to miałem naliczenie w postaci
prowizji. Czyli firma miała jakby budżet na to, żeby płacić takim ludziom, żeby marketingiem przeptanym, polecającym rozbudować swoją markę, a nie wydawać się na jakąś zewnętrzną reklamę w telewizji czy gdziekolwiek. Więc tak to wyglądało. Jakieś tam można powiedzieć pierwsze wyniki, no ale trwało to no, ponad rok, moja przygoda w tej firmie. No i niestety jakby zobaczyłem, że w perspektywie czasu no ta firma nie da mi takich pieniędzy, jakie oczekiwałem, jakie chciałem. Więc próbowałem różnych innych rzeczy. Później były studia. Po studiach wyjechałem za granicę do Anglii. Tam pracowałem kilka miesięcy na etacie, jako można powiedzieć osoba, która pracowała w dużym sklepie. No i ten sklep sprzątałem, byłem od podawania towaru, układania go na półkach. Jakieś można powiedzieć różnego rodzaju rzeczy związane ze sklepem, ale raczej takie przynieś, podaj, pozamiataj, nic ciekawego. Jakby nie była to, można powiedzieć, praca marzeń ani wyższej kategorii. Z tej Anglii musiałem wrócić. Mojej siostrze bliźniaczce urodziło się dziecko, ona była na etapie, gdzie dalej się uczyła, więc była przed decyzją albo zostawi szkołę, albo ktoś jej pomoże. Ja akurat mogłem wrócić i jej w tym pomóc. Zatrudniłem się na budowie. No i przed maj, ciepłe dni, akurat my wtedy pracowaliśmy przy akademiku w Gdańsku, więc trzeba było mieć jakby pełen strój, bo skuwaliśmy ściany. Było bardzo gorąco, pamiętam, to była końcówka maja, był bardzo ciepły dzień, a ja niestety jestem jakby osobą, która cierpi na nadpotliwość, jakby nie lubi podwyższonych temperatur, źle znosi, jestem zimnolubny, no i jakby bardzo się z tego powodu męczę. No teraz, jeżeli jakby można powiedzieć jeszcze, no mam jakąś nadwagę, no to tym bardziej, no nie lubię ciepłych dni. Wtedy, można powiedzieć, byłem szczupłym facetem, więc teraz jakby mówię, to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest więcej tego tłuszczu, tylko no, można powiedzieć tak naturalnie, oczywiście tłuszcz jeszcze bardziej to wspomaga. Finalnie niestety jakby doznałem urazu związanego z przegrzaniem przez słońce. No i przede wszystkim tego dnia właśnie stało się coś, co zadecydowało o tym, że jakby nie chcę tak pracować, nie chcę tak żyć, że zawsze sobie obiecałem, że zrobię coś więcej i wróciły do mnie te pokłady energii, żeby coś zmienić. No i wtedy, jak byłem w szpitalu po tym udarze, no to obejrzałem filmik takiego Krystiana, który no, mieszkał za granicą, chodził po plaży, jakby dobrze żył, dobrze zarabiał. No i nagrał około 15-minutowy filmik wtedy i opowiadał o tym, jak on żyje w Grecji, na plaży, jakby na wyspie, przepraszam, no ale też akurat domek przy plaży i sobie zarabia, tak, w ten sposób, że zarabia przez internet, no i dzięki temu dobrze mu idzie. Więc ja zostawiłem komentarz, że też bym chciał, on się do mnie odezwał, przegadaliśmy trochę czasu, no i jakby podjąłem wtedy współpracę w pierwszej firmie typu RefShed, tak się to wtedy nazywało, zresztą chyba dalej tego typu firmy funkcjonują. Wtedy była to firma Traffic Monson, no już tutaj część osób akurat z tamtych lat mnie zna. Ja podjąłem pracę w tej firmie i polecałem produkty, które tam były. Produkty były, można powiedzieć, bardzo proste, tam kupowało się tak zwaną paczkę reklamową, adpaka, i założenie tego adpaka było to, że miałeś w nim wyświetlenia reklamy i wyświetlenia Twojego baneru, więc dawało się link, można było dać link do swojej strony, można było dać link do dowolnej strony, dowolny baner i on generalnie jakby w cudzysłowie pracował, ponieważ ta reklama, co się później okazywało, pojawiała się tylko i wyłącznie prawdopodobnie w samej aplikacji, czyli jakby tylko i wyłącznie w Traffic Monsonie, czyli nie wychodziła jakby z zewnątrz, więc oglądali ją tylko i wyłącznie osoby, które musiały wykonywać proste zadania, jak klikanie i oglądanie 10 reklam dziennie innych użytkowników po to, żeby ich paczka reklamowa przynosiła zysk. Tak? Czyli można powiedzieć, że okay, kupowałeś takiego odpaka, on kosztował powiedzmy w okolicach $50 i przez to, że codziennie oglądałeś inne reklamy, on dla Ciebie zarabiał i wypracował Ci $60. Czyli tak długo pracował, nie pamiętam dokładnie już ile to było, chyba około 120 dni i on Ci wypracował $60. Więc jakby kupiłeś więcej takich opaków, no to więc one robiły 120%, czyli wkład i 20% profitu. I mogłeś to polecać, czyli dać innym taką możliwość, żeby oni też sobie kupili taką paczkę reklamową i na tym zarabiali. Jakby bardzo dla mnie ważne jest to, żebyś postarał się zrozumieć mój motyw działania w tamtym czasie, bo dzisiaj, jak ja już Ci mówię, z perspektywy czasu i dzisiaj my też wiele jakby zaczynamy rozumieć jako ludzie, tak, no bo jesteśmy w stanie oceniać coś do tyłu, że można było inaczej zareagować, można było inaczej poprowadzić rynek, można było inaczej coś zrobić w życiu i jakby nie doprowadzić do tego. Jakby ja też dzisiaj mam te lekcje i te wnioski. Natomiast jakby na tamtym etapie, jako młody chłopak,
niespełna chyba 21 czy 22 lata miałem wtedy. No to uważałem, że to jest coś niesamowitego, w sensie jakby jedyne moje wcześniej spojrzenie na internet i jakby do czynienia z internetu miałem tylko wyłącznie na jakichś zajęciach informatyki, wiadomo, jakieś Winampy, nie Winampy, gadu-gadu, YouTube'y i to wszystko. Jedyne, co w internecie wtedy mnie wcześniej złapało, to była ta grupa rozwoju, jakieś czytanie oczywiście, no wiele rzeczy takich do normalnego użytku, jak to internet służył, ale nigdy wcześniej nie zarabiałem przez niego internet, nie pomijając tą firmę MLM-u, której już wspominałem. Więc jakby uważałem, że tak to funkcjonuje, że tak to działa, jakby, że to są normalne rzeczy. Ja pamiętam, że zapisywałem wtedy sobie cele, kiedy zbuduję z tych pieniędzy dom, kiedy, można powiedzieć, kupię sobie jakiś wymarzony samochód i tak dalej. Czy uważałem, że jakby to jest firma, która no, ma swój produkt i to tak działa i to tak funkcjonuje. Później okazało się, że jednak no, tak to nie działa i że ta reklama no, jest jakby tylko i wyłącznie takim produktem widmo, a wszystko jakby działa na zasadzie tego, że osoby kupują sobie takie adpaki, polecają je innym, no ale finalnie jakby ten produkt jest marnej jakości i można powiedzieć jest tylko i wyłącznie jakąś przykrywką, a wszystko polega na wpłatach i wypłatach użytkowników. Więc no ta firma niestety padła, no można powiedzieć, że było pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością, że tego typu firma nie funkcjonuje. Później jakby zrozumiałem, na jakiej zasadzie polegają tego typu firmy. Z małą grupą ludzi stwierdziliśmy, że skoro tak to funkcjonuje, no to może warto wykorzystać jakby pewne momenty, no bo skoro jakby to działa na jakimś etapie, no to może warto z tego skorzystać, polecać jakby znajomym i najbliższym, po to, żeby jakby wypracować jakiś zysk z tych adpaków, no i wyjść w odpowiednim momencie. No i jeszcze było takich różnych programów kilka, mniejszej kategorii, no i może być, że na niektórych udało się zrobić, na niektórych straciliśmy, no i tyle. Ale braliśmy ryzyko na klatę i to, że jakby już wiedząc, jak to może funkcjonować, chcieliśmy wykorzystać dany moment, żebyśmy my jako osoby, czyli ja i moi najbliżsi i osoby, z którymi pracowałem biznesowo, zarobiły na tego typu programy. Krótko to trwało i jakby ten etap się skończył. Później przyszła firma, która w Polsce była znana, czyli firma FutureNet. No i to można powiedzieć, że trochę inaczej to wyglądało, bo na etapie, kiedy ja dołączyłem do tej firmy, no to były tylko i wyłącznie produkt matrycowy, produkt dla mnie nieznany. Były ewidentne produkty, które można było w matrycy promować. No i to już jakby był to inny etap, tak? No bo raz, że są produkty fizyczne, jakby takie w postaci, nie wiem, e-booków, nie e-booków, no i przede wszystkim platforma, tak, która miała działać jakby jako konkurencja dla Facebooka. Na tamtym etapie, jako dalej młody chłopak, uważałem, że to jest świetna opcja, no bo jeżeli możemy mieć i działać w firmie i być jej częścią w jakiś sposób, jako użytkownik, który wspiera platformę, która może być konkurencją dla Facebooka, no to wydawało się dla mnie mega interesujące, dlatego że ja wtedy na Facebooku tylko i wyłącznie działałem. Jakby jedyną opcją reklamy, jaką wtedy znałem, to był Facebook. Więc stwierdziłem, że no dobra, no to skoro jest firma, która ma być dla niej konkurencją, no to jest okej, no bo Facebook był w sumie bardzo popularny wtedy, najbardziej popularny. O Instagramie chyba się jeszcze wtedy nie za bardzo nie mówiło. Na pewno nie było żadnego TikToka i innych pobocznych aplikacji. Jeszcze wtedy chyba nawet Snapchata nie było. Więc no, można powiedzieć, była jedyna firma i można było na niej zrobić konkurencję. Więc jakby w tej firmie podjąłem wyzwanie, że okej, nie jest to refshare, tylko będzie to inna forma. Później jednak w tej firmie też powstały adpaki. No ja tam aż tak dużej roboty nie zrobiłem. W jakiś sposób promowałem tą firmę, ale można powiedzieć, nie aż tak na dużą skalę. No bo jak powstały później adpaki, no to była oczywiście promocja, jakby jeszcze z tego skorzystaliśmy, bo tam akurat były inne źródła finansowe, dodatkowe mówione przez firmę, no ale z biegiem czasu i dzisiaj mogę potwierdzić, że raczej no, nie były to produkty warte polecenia i mimo wszystko była to firma podobnej maści i kategorii jak te poprzednie, które były. Później, można powiedzieć, była chwila przerwy. Na przykład nie wiem, dużo osób mówi, czy na przykład pracowałem w firmie Dascoin, akurat w Dascoinie nie byłem, nie promowałem tej monety, więc jakby tutaj też jeden z takich mitów niweluje. Miałem tam dosłownie pakiecik za $100 kupiony na jakiejś takiej, powiedzmy, prezentacji, natomiast nic więcej poza tym nie zrobiłem. No i ostatnia firma, to była firma Omega. I no tutaj można powiedzieć, to już była powiedzmy ostatnia firma, gdzie działałem na dużą skalę.
do tej firmy nie dołączyłem na samym początku, tak jak niektórzy twierdzą. Jakby tutaj już będąc troszeczkę rozważnym i patrząc na to, że no, może być coś nie tak, że warto być czujnym i tak dalej, podjąłem dopiero decyzję po 3 czy 4 miesiącach od startu i to chyba z 3 czy 4 razy mnie przekonywano w jakiś sposób, jakby ja nie czułem wartości, nie widziałem tego, więc nie brałem jakby to jako opcji, na której będzie można zarobić pieniądze. Natomiast pewnego dnia zostałem zaproszony do Dubaju na event i z samym właścicielem przegadaliśmy no, 2 czy 3 godziny. I on mi opowiedział o wielu aspektach, które ta firma ma, czyli mining, realne koparki, gdzie mają na przykład swój cloud, czyli była tutaj konkurencja dla chmury. Jakby na wszystkie pytania na danym etapie były odpowiedzi, czyli były odpowiedzi na pytania, były odpowiedzi na pytania o przepływach, o produktach i tak dalej. Więc no, na tamtym etapie, patrząc jeszcze jak, no, można powiedzieć, jak wielkim autorytetem był dla mnie ten człowiek, który był właścicielem, mega wiedza, poukładane w głowie, plany na firmę, no stwierdziłem, że jakby no, tutaj ewidentnie jest inny pomysł i inny aspekt. No niestety moja naiwność po raz kolejny finalnie no, doprowadziła do tego, że firma też padła. No, z tego, co dzisiaj jakby wiem i się orientuję, uważam, że jakby no, też od początku była w pewien sposób planowana. Nie jestem tego pewien, nie mam potwierdzenia, no ale no, niestety jakby dałem się mimo wszystko namówić na coś, co później z perspektywy czasu nie wyglądało jednak tak, jak to było przedstawiane na samym początku. No jak ta firma padła, no to jakby obiecałem sobie, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię, że jednak to są firmy podobnej maści, podobnej kategorii. No i że moja praca ciężko włożona później odbija się na mnie. Czyli ja dziś, można powiedzieć, promuję czyjąś firmę jako zwykły marketer, jako zwykła osoba, która chce pomóc innym zarobić pieniądze, wykorzystując dany model. No a później to wszystko przechodzi na mnie i jakby obraca się przeciwko mnie. Jakby ja rozumiem osoby, które pamiętają mnie z tamtych czasów, które no, gdzieś tam rozumieją ten styl działania i mają do mnie, można powiedzieć, pretensje. Jakby dla mnie to jest w pełni zrozumiałe, no dlaczego tak jest. No bo jednak jakby brałem udział w firmach, z których ani dzisiaj nie jestem dumny, ani jestem zadowolony. No i ale jakby dzisiaj też to rozumiem. Dzisiaj rozumiem z perspektywy czasu. Jakby tego typu rzeczy, tego typu wnioski nigdy do mnie nie dochodziły przed, tylko po. Czyli zawsze my po jesteśmy w stanie zobaczyć, aha, dobra, brałeś udział w czymś takim i robiłeś takie i takie rzeczy i to jest dzisiaj tak i tak oceniane. W trakcie jakby nie było takich rozmów, dlatego że jakby też my nie wiemy, dokąd to jakby idzie, czy te produkty funkcjonują, czy nie funkcjonują. Często takie rzeczy okazuje się później w jakiś sposób, no można powiedzieć, widoczne. Więc no, była ta firma. W 2020 roku stwierdziłem, że za dużo poświęcam czasu, pracy, energii. Później jest za dużo jakby no, nieprzychylnych komentarzy w moim kierunku i tak dalej, że nie chcę już tak robić. I w 2020 roku założyłem swoją firmę. Czyli to już przechodzimy do etapu, gdzie powstaje Mr. Advice jako firma świadcząca usługi na rynku krypto i to różnej maści, różnej kategorii. Wtedy zaczynaliśmy jako firma edukacyjna z jakimiś tam pomysłami na zagrywki. Natomiast dzisiaj już i tokenizujemy, i mamy własne produkty, i 2 poważne kursy, które nagrałem, gdzie jest ponad 200 lekcji łącznie, gdzie mam produkt Golden Key, z którym analizuję rynek, gdzie no, można powiedzieć trochę od roli spekulanta, staram się go też przewidzieć, jestem też traderem. No i tutaj też przy okazji mit rozwiąże a propos tego, że jakby skończyłem tak zwane skamy i przeniosłem się na to, żeby gdzieś dalej zarabiać pieniądze. Natomiast ja w rynku jestem od 2015 roku. To, że robiłem jakby tamte firmy wcześniej, no niestety taki to był moment w moim życiu. Natomiast ja już wtedy tradowałem, już wtedy działałem, ja już, można powiedzieć, dobre pieniądze udało mi się gdzieś tam odłożyć w rynku krypto w roku 2016-17. No niestety później przyszła Bessa, która to wszystko zjadła. Później te pieniądze, które udało się zarobić na firmie Omega, no niestety jakby, no chyba karma, można powiedzieć, wróciła i niestety jakby straciłem je na lewarze. To był już mój wtedy 4 bankrut. Jeżeli wejdziesz na mój kanał, to tam jest taki filmik,
o moich czterech bąkructwach. No niestety nie miałem takiej, można powiedzieć, kolorowej tej drogi na tamtym etapie, dlatego że pierwsze pieniądze, które zarobiłem na trafiku, no to niestety wydałem jako młody człowiek. Wtedy nauczyłem się, że nie chcę wydawać, więc drugie pieniądze, które zrobiłem już w latach 15, 16, 17 tutaj na krypto, no to zainwestowałem w różnego rodzaju biznesy. Okazało się, że na niektórych zostałem oszukany, niektóre nie wypaliły. No i generalnie jakby włożyłem w kilka źródeł pieniądze, a niestety tylko jedno z nich się udało, a resztę pieniędzy zostało wtopionych. Więc później zrobiłem trzeci raz, no to już były pomyłki na rynku krypto, później kolejny raz, no to już właśnie był tutaj lewar. Niestety próba jakby odrobienia tych wszystkich swoich błędów, już były pożyczane pieniądze, jakby długi, które no niestety no, na tamtym etapie jakby one były, no po prostu. I tutaj też kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, jakby te długi obowiązywały i jakby no prawie 2 lata mi zajęło spłacenie większości tych długów. Dzisiaj to są jakieś drobiazgi z ludźmi, z którymi trzymam kontakt, z którymi jesteśmy umówieni na pewnego rodzaju zobowiązania, ale to jest, można powiedzieć, nie wiem, jakieś 3-4% całości, której było. Więc zajęło mi to 2 lata, żeby wstanąć na nogi, żeby jakby zacząć działać i pozbyć się tych wszystkich rzeczy, które nie spotkały na tamtym etapie. Więc powstaje firma Mr. Advice jako spółka, jako realnie działająca legalnie firma. No i jakby ten etap właśnie trwa do dzisiaj. Jakby ta firma jest w Dubaju, więc tutaj też odpowiadam przy okazji na aspekt, dlaczego wyjechałem do Dubaju, dlatego że dużo osób w komentarzach pisze, że jakby tutaj uciekłem, że się ukrywam. Nie ukrywam się, tutaj nie uciekłem, jakby firmę mam od 2 lat, mieszkam tutaj niecałe 10 miesięcy, a skoro firmę mam od 2 lat, no to praktycznie raz w miesiącu musiałem do Dubaju latać, tutaj do firmy, załatwiać jakieś rzeczy i tak dalej, więc stwierdziłem po pewnym czasie, że skoro tak długo latam, no to może lepiej się przeprowadzić, no bo trzeba było wydać pieniądze na loty. No jednak było to męczące w perspektywie czasu, no bo ja tam przez rok chyba z 15 razy przeleciałem, czasami musiałem trochę więcej być niż raz zgubiłem dokumenty, więc musiałem chyba ze 3 razy pod rząd z odległością czasu około tygodnia przylecieć do Dubaju i no jakby powstał pomysł, żeby do Dubaju przylecieć. Do Polski przyjeżdżam, pokazuję się, spędzam święta z rodziną w Polsce, teraz byłem ostatnio no, w kwietniu, na początku kwietnia. No, miałem występować na Wielkiej Integracji, jak pewnie niektórzy wiedzą, to i może też wejdę bezpośrednio na temat związany z nagraniem u Kuby Midla. Miałem występować jako uczestnik Wielkiej Integracji, czyli wydarzenia, które organizuje Kuba, no jako osoba od rynku krypto, żeby jakby trochę powiedzieć o podstawach, jakby innym punkcie patrzenia na rynek, takim moim punkcie patrzenia na rynek. No i to i na tym etapie gdzieś ten event miał być, więc to też myślę, że taka odpowiedź na to, że jednak no, do Polski mogę przyjechać, chciałem się pokazać i jakby nie przeszkadzało mi to, żeby wyjść publicznie i poopowiadać przed tysiącami ludzi, bo tam chyba ponad 1000 osób, z tego co wiem, na takim wydarzeniu może być, więc jakby no tutaj jakby w Polsce jestem, raz na jakiś czas przylatuję, odwiedzam znajomych, czy przyjeżdżam w jakichś celach biznesowych, czy w jakimś spotkaniu. U Kuby Midla powstał materiał do czasu Kuby Midla. Jakby ja działałem, rozwijałem spółkę. W grupie Mr. Advice mamy ponad 11 tysięcy ludzi dzisiaj. Moje produkty, takie jak Golden Keys, które trwa od stycznia tamtego roku, czyli można powiedzieć, no mamy rok i 4. miesiąc, zaraz będzie 5, nie przyniosły w ani jednym miesiącu strat. Jakby wyniki są liczone przez automat, nie są w jakiś sposób dokręcane czy cokolwiek, tylko no, przedstawiamy je co miesiąc i pomimo tego, że tamten rok był całym rokiem bessy, mój produkt w każdym miesiącu przyniósł zysk. Okej, oczywiście były stratne dni, nawet stratne tygodnie, ale nie było stratnych miesięcy w perspektywie jakby całego czasu, odkąd ten produkt funkcjonuje. I to też pokazuje moje podejście do rynku, moją wiedzę. W roku 2020, w marcu, z tego co dobrze kojarzę, kiedy Bitcoin był w okolicach 5-6 tysięcy dolarów za sztukę, oceniłem, że jego szczyt będzie w okolicach między 70 a 72,5 tysiąca za sztukę. No i później jakby wiemy, że szczytem było 69 z hakiem. Więc no bardzo mała pomyłka. I tutaj też kolejna rzecz, jakby w moim bio na Instagramie i na Twitterze przez pewien czas było, bo to zostało już z 2 miesiące temu zmienione, nie zmieniłem tego w trakcie, to jest też kolejny mit, że jakby zmieniłem to, bo dużo ludzi jakby zaczęło to
to moje motto, ten mój wpis, jakby zabierać ten opis w bio. Natomiast ja już je zmieniłem dużo wcześniej, nie zmieniłem je po wywiadzie, czy po tym, jak zaczął być hejt. Zmieniłem to, a jakby ta nazwa została wymyślona przez osoby z mojej grupy. To nie było tak, że okej, można powiedzieć, że w jakimś stopniu byłem samozwańczym analitykiem, ale wiele ludzi, którzy współpracuje dzisiaj ze mną, jakby o tym wie, że był przewidziany ten szczyt w okolicach 70 tysięcy dwa lata wcześniej, że na moim Twitterze nawet jak zejdziecie, na grupie było rozwinięcie, ale znajdziecie wpis z okolicy chyba 10 czy 11 listopada, że okolice 15800, 15500 to będzie dołek. No i że prawdopodobnie niżej nie spadniemy. No i no dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że większość ludzi może potwierdzić, że no był to dołek i że nie spadliśmy. Później ostatnio mieliśmy korektę z 205, chyba 300, 500, mniej więcej na 19,5. Również na dwa dni przed był ode mnie wpis, że w okolicach 19,500, 19,200 według mnie będzie odbicie i będzie to dołek tej korekty. Więc dużo takich rzeczy przewiduję przed czasem. Jestem chyba jedyną z nielicznych osób, które obserwuję, która mówi o timingu, czy ja na przykład jestem w stanie, staram się przynajmniej ocenić, co się stanie w perspektywie tygodnia, albo na przykład, że ruch korekcyjny zakończy się w perspektywie najbliższych 4 dni, czy jakby dodaję jeszcze nie tylko zakres cenowy, ale zakres czasu. No i wiele rzeczy się z tego realizuje. Oczywiście mam też pomyłki, oczywiście nie jestem nieomylny, tak jak z różnymi rzeczami popełniam błędy, czy to w przeszłości, czy też teraz, ale staram się być jakby tutaj, no, taki można powiedzieć, konsekwentny i przede wszystkim staram się być bardzo szczegółowy, jeżeli chodzi o swoje analizy. Więc w rynku jestem od dłuższego czasu i stąd też jakby ludzie, którzy współpracują dzisiaj ze mną w moich produktach, no nazwali mnie na zasadzie, no, że wiele rzeczy jednak, jak obserwują polską scenę, tyle rzeczy, które ja przewidziałem, nie były przewidziane u innych ludzi i w ten sposób mnie ocenili. Nie stwierdziłem, że dlaczego by tego nie użyć. Natomiast no, później faktycznie już to zmieniłem, dlatego że wiele ludzi nawiązywało do tego, które nie znały mnie od tej strony, że mam jakieś sukcesy i zasługi z wcześniejszych miesięcy czy też lat. No i powodowało to różnego rodzaju dyskusje niepotrzebne, więc jakby to zostało zmienione. Wracając do Kuby Midla, wystąpiłem u niego na wywiadzie. Do tamtej pory, przed udziałem Kuby, normalnie firma się rozwijała, nie było żadnego hejtu. Można powiedzieć, że znalazł się raz na jakiś czas taki typowy hejter, który chciał bardzo dużo toksycznego jadu wylać w komentarzach, no to jakby pojedyncze sytuacje, ale to był raz na kwartał. No natomiast jakby wystąpienie Kuby Midla no, otworzyło tą puszkę Pandory ponownie, no i ten hejt jakby wrócił. No to i można zauważyć, że hejt jakby wylał się też na Twitterze, ale głównie pod filmem u Kuby. Do mnie na YouTube'a on w małej ilości przeszedł, ale bardziej był ukierunkowany na ten materiał. No ewidentnie miał na celu jakby no, stworzenie sytuacji, żeby Kuba jednak go usunął. No i tak faktycznie było. Dzwoniliśmy się, podjęliśmy decyzję, że materiał usuwamy. Ja osobiście tutaj do Kuby nie mam. Dziękuję mu za tą możliwość. Jakby, no niestety, jakby ten aspekt tak się zakończył. Ja na Wielkiej Integracji wystąpić nie wystąpię. Jakby prawdopodobnie z Kubą w najbliższym czasie przynajmniej materiału nie nagramy. No i już, no tak się niestety wydarzyło, materiał został usunięty, nie pojawi się, no i został usunięty przede wszystkim pod naporem komentarzy, czyli też z Waszej strony osób, które no, chciały, żeby ten materiał został usunięty, no i pod naciskiem osób, które chciały doprowadzić do tego, bo jest, można powiedzieć, jedna czy dwie osoby, które bardziej jakby dążyły do tego, żeby tam pojawiły się komentarze nieprzychylne. No i przede wszystkim też z innych współprac, ja Kubę akurat rozumiem pod tę stronę, też nie chciałbym zostawić takiego materiału, więc nie wiem, jaką on ma przeszłość, czy on jakby, no, można powiedzieć, czysto podchodzi do pewnych rzeczy, czy uważam, że tak, że jakby no, nie ma sensu oceniać kogoś w perspektywie aktualnych działań, no bo tak jak z moją osobą, co to zmienia, jaka była przeszłość, co możemy dzisiaj zrobić, jakby na tym myślimy, tak? Uważam, że każdy popełnia błędy. Słyszałem, że o pewne osoby, które występują u Kuby i nie u Kuby, też kiedyś popełniały błędy, na przykład nie, jakby 2 lata spłacały jakąś nieruchomość, bo zaciągnęły pożyczki od kogoś prywatnie, no ale też z tych błędów wyszły i jakby no po prostu
coś próbują dzisiaj robić innego. Tak? Więc tak to wyszło, u Kuby materiał został usunięty i nie wróci. No i jakby tutaj też od razu mogę powiedzieć, że jakby ja do Kuby personalnie nic nie mam. Uważam, że zrobił dobrze, zrobił tak jak czuł, zrobił też to, o co prosili go widzowie, więc uważam, że no po prostu taki, a nie inny efekt z tego powstał. Dalej to, co chcę powiedzieć jeszcze na temat firmy Eagleworth, bo wiem, że część osób, która mnie aktualnie obserwuje, pewnie o czymś takim słyszała. Jakby właściciel Eagleworth'a jest, można powiedzieć, moim znajomym, jak go kiedyś poznałem, będąc na Bali. No i można powiedzieć, jak wyszedł ten NFT, ten zwierzak i tak dalej, no to jakby na etapie jakby funkcjonowania, jak poleciłem to jako coś dla osób w swojej grupie, na moich mediach, tak typowo Instagram czy moim Facebooku, ten temat nie wyszedł. Pojawił się na TikToku tylko i wyłącznie na zasadzie jakby dostarczania jednej z rzeczy, którą było trzeba robić, żeby ten zwierzak mógł żyć, bo tam się go karmiło. Był taki typowo NFT i można powiedzieć granie w grę i no, różnego rodzaju rzeczy związane z tym, żeby ta firma funkcjonowała. Niestety na etapie, w którym dołączyłem, była mowa o czymś innym, później się to zmieniło, czyli można powiedzieć, ja dołączyłem na etapie początku stycznia. Stwierdziłem, że warto jakby wejść w temat na zasadzie zarobienia pieniędzy przez to, co to firma daje. Natomiast w trakcie wyszły informacje, że będą zmiany w tej firmie, dlatego wszystkie osoby, które były wewnątrz tego deala, wiedzą, że 19 stycznia była ode mnie informacja, że jakby ja wychodzę, zamykam tą współpracę i jakby no, dla mnie temat Eagleworth'u się kończy. Jeżeli ktoś faktycznie się tego, można powiedzieć, posłuchał i jakby zareagował tak jak ja, no a zrobiło to zdecydowana większość ludzi, no to każdy zdążył wyjść z wkładem i z jakimś zyskiem z tej platformy. I to był, można powiedzieć, ostatni element. Nie chciałbym dalej jakby tego, do tego wracać. Chcę się w 100% skupić i zadeklarować tylko i wyłącznie na swojej firmie, oczywiście, która przynosi czasami jakieś rodzaje alokacje w tokenie czy cokolwiek, ale traktuję to jako dodatek, a nie coś, co jest musowe, co jest konieczne i o tym też zawsze sygnalizuję, że jest to jakaś dodatkowa opcja, ale jeżeli ktoś nie chce korzystać albo też nie liczy się z ryzykiem, no to po prostu jakby tego nie robi. I uważam, że to jest jakby uczciwe podejście do tematu i tyle. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o aspekt związany z moją firmą, mamy tam polecenia, ale tylko i wyłącznie jeden poziom, więc jakby ktoś, kto uważa, że Mr. Advice jest nielegalnie działającą firmą albo że jest to piramida finansowa i tak dalej, to tutaj też chcę rozwiać wątpliwości, że spółka od początku jest, wszystkie aspekty prawne i tak dalej są od początku zadbane. My robimy to jako, można powiedzieć, pełnoprawny biznes, który funkcjonuje, no i przede wszystkim legalnie działający i przede wszystkim, który ma polecenie tylko i wyłącznie za bezpośrednią sprzedaż. Czyli jeżeli bezpośrednio komuś powiesz o produktach, które mamy, no to wtedy jest taka, a nie inna opcja, czyli możliwość zarobienia, ale nie ma tam żadnej drugiej, trzeciej linii, na tym etapie nie ma żadnej binarki, nie ma żadnego MLM-u i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, o której chcę mówić, no to na przykład to, że dużo ludzi mówi, czy na przykład zarabiam tylko i wyłącznie na szkoleniach, a nie tylko na rynku. Jakby ten model powstał, jest bardzo popularny na zasadzie tego, że wszyscy powinni zarabiać na rynku, a nie na szkoleniach. Po części się z nim zgadzam, dlatego że niektórzy jakby bardzo mocno teoretyzują i w pewien sposób wprowadzają no, jakby dużo zamieszania na ten rynek szkoleniowy. Wiadomo, no tutaj bardzo ważne są intencje i po co to robimy. Ja jestem osobą, która zarabia w rynku od 2015 roku, oczywiście pomijając jakieś tam, można powiedzieć, kwestie związane z Bessą, z pierwszej hossy, ponieważ jeszcze wtedy nie wiedziałem, czym ona jest i się do tego jakby przyznaję absolutnie, że no niestety moje wyjście z pierwszej hossy było fatalne i wtedy straciłem większość tych pieniędzy, którą de facto udało mi się w tym rynku uzbierać, ale już powiedzmy ta hossa, która była 2020-2022, no to tu już udało mi się zrobić 27 razy, więc uważam, że to jest dość dobry wynik. Przynajmniej jakby dla mnie jestem z niego zadowolony i uważam, że z każdą kolejną hossą tym lepiej i tym bardziej funkcjonuje i tym bardziej jestem w stanie więcej rzeczy przewidzieć. Więc przede wszystkim jakby te live tradingi są z mojej strony, bo dużo ludzi mi zarzuca brak kompetencji jednak. Ja te live tradingi robię, one są w mojej zamkniętej grupie. Teraz na przykład był mastermind w Dubaju, który robiłem zjazd uczniów, którzy funkcjonują w mojej grupie. 21 osób przyjechało, więc to też uważam, że mówi o skali
przedsięwzięcia i o zadowolonej społeczności i tego, co dzisiaj robimy, czyli wspieramy, dajemy ludziom zarabiać. Live tradingi udało się zrobić, z tego co kojarzę, 3 teraz w Dubaju. Możecie nawet zapytać w komentarzach, czy osoby, które były w Dubaju, mogą potwierdzić, że graliśmy i tam Bitcoina, na którym zarobiliśmy, i U, na którym zarobiliśmy, i później inne altcoiny, na których zarobiliśmy, jakby ten trading był. On też się odbywa czasami jakby w postaci Zooma na zamkniętej grupie, więc jakby też pokazuje możliwości zarabiania. Zresztą jak wejdziecie na mój YouTube, to na przykład w roku Bessy, czyli w tamtym roku, ja praktycznie co tydzień wykonywałem live tradingi w postaci analizy na żywo. W poniedziałki zawsze o godzinie 19 taka analiza jest i możecie zobaczyć, analizuję wtedy Bitcoina i Ethereum i te wszystkie analizy zostały policzone i udało mi się osiągnąć wynik 352%, czyli 3,5 raza przez cały rok, no ale to był rok Bessy. Wiadomo, w rynku kostce to nie jest dużo, pewnie o tym już wiecie, ale w rynku Bessy uważam to za dobry wynik, tym bardziej, że wszystkie analizy były nagrane publicznie, przed ruchem w postaci właśnie takiego tradingu z opisami, gdzie można było coś jakby na tym zarobić. Jakby związane z warunkami, z opisami, jakby z podejściem do analizy, na co ja swój system mam. Natomiast na altcoinach udało mi się średnio zrobić wynik 18,5 raza rynku hossy. I też wynik, który na pewno wiem, że można było poprawić i na pewno są osoby, które zrobiły dużo więcej, ale patrząc na perspektywę bezpieczeństwa i jakby nie grania na tak zwanych gemach, niszowych projektach, bo ja takich osobiście nie daję, jakby o nich nie mówię, to uważam, że to był dość dobry wynik, jeżeli chodzi o tamten czas. Jeżeli jeszcze jakby jedna kwestia, odnośnie na przykład, ktoś się pytał, czy powinienem przeprosić jakby tutaj widzów. No uważam, że tak, jeszcze to robiłem, co prawda, chociażby nawet na tym nagraniu, o którym już mówiłem trochę o sobie, jakby przyznawałem się do tego, co robiłem wcześniej i że takie czasy były, a nie inne. Natomiast oczywiście uważam, że jakby każdego widza, czy obserwatora, czy zwać jak zwać, osoby, która gdzieś tam jest w moim otoczeniu, albo trafi na ten filmik i tak dalej, albo można powiedzieć, w jakiejś części była ze mną związana wcześniej. Oczywiście jakby uważam, że nie jest to hańba ani brak honoru, a bardziej nawet związane rzeczy z honorem, żeby przeprosić za tego typu sytuacje, no bo niestety no, ludzie popełniają błędy, każdy popełnia. Ja nie uważam, że jestem bez winy i że jestem nieomylny, jakby pewien etap był taki, a nie inny. Nie jestem z niego dumny i jakby chcę tutaj też na pewno przeprosić osoby, które w jakiś sposób zostały pokrzywdzone na tamtym etapie. Natomiast no, zawsze staram się naprawić swoje błędy. Pieniądze, które pożyczyłem, oddałem. Jeżeli komuś coś mogłem zrobić, to oddałem i po prostu jakby chcę zamknąć ten rozdział najlepiej jak potrafię i jakby no tutaj też te przeprosiny kieruję w Twoją stronę, jeżeli będziesz tego słuchał, to chcę, żebyś wiedział, że jakby tutaj no przeprosiny wędrują i no są potrzebne. Kolejna rzecz i jakby to już aspekty związane z mitami na mój temat, bo chcę jakby otworzyć kolejny dział, już dużo krótszy, bo tutaj tylko będę odpowiadał na kilka punktów, które tutaj zapisałem. Tutaj bardziej chciałem opowiedzieć więcej, żeby tak jakby Cię wprowadzić, żeby Ci też pokazać, czym się kierowałem, jakie były intencje, że wiele rzeczy, o których jakby dzisiaj Ty już wiesz, ja też dochodziłem do tych wniosków, ale te wnioski często były po czasie. Jakby chciałbym, żebyś postarał się jakby być w mojej skórze, jakby w mojej głowie i postarał się jakby no, wejść w moje ciało na tamtym etapie, wiedząc, jakie informacje były posiadane, że pewnych informacji nie było, że one i wnioski i te informacje przychodziły po czasie, jakby żebyś zrozumiał, jakie były intencje, jaki był plan na to i co się wtedy wiedziało i chciało jako młody, naiwny chłopak. Aspekty na mój temat. Przede wszystkim punkt pierwszy, czyli 20% ludzi w Polsce posiada krypto. To był tekst niestety przekręcony z materiału Kuby, który już nie istnieje, ale to nie było na zasadzie ile osób posiada, tylko Kuba zapytał, ile osób mniej więcej ma styczność z kryptowalutami. Ja powiedziałem 20%, dlatego że widziałem sondę osoby sprzed kilku miesięcy, która jakby pytała przychodni, czy wiedzą, czym są kryptowaluty. Czyli chodzi o to, który miał styczność, czyli jakby wie, czym jest Bitcoin. Nawet może nie, że wie, że umie go wytłumaczyć, ale na hasło Bitcoin nie reaguje, przepraszam, nie wiem, co to jest, tylko okej, Bitcoin, tak, coś tam słyszałem.
albo na słowo kryptowaluty. I mniej więcej 2 na 10 Polaków jakby no, deklarowało, że coś wie, a nie, że posiadają, że są jakby, no, można powiedzieć, osobami, które no, mają kryptowaluty. Chodziło tylko i wyłącznie o styczność z krypto, więc jakby ten aspekt taki był, takie były pytanie, dlatego odpowiedziałem, że w okolicy 20%, bo sugerowałem się tą sondą, którą oglądałem wcześniej. Pod materiałem u Kuby Midla były usuwane komentarze. Nie wiem, szczerze nie pytałem o to Kuby. Wiem, że dostało takie pytania na swoim live, które pojawiły się później. Ja tych komentarzy, jeżeli pytacie mnie, nie usuwałem, no bo to był materiał Kuby u niego na kanale. Ja mogę usunąć u siebie na kanale, natomiast u kogoś nie, tak jak i wy nie możecie tego zrobić. Więc szczerze, serio, nie wiem. Domyślam się, że może pewnie jakieś były, nie wiem, natomiast ja osobiście jakby nie miałem takiej możliwości, jeżeli chcecie zapytać mnie, ja przede wszystkim nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, no i przede wszystkim ja też tych komentarzy nie usuwałem osobiście, no bo nie miałem takiej możliwości. Jeżeli jest to jakiś ważny aspekt, to myślę, że można dopytywać Kuby i on na ten aspekt odpowie. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, że my usuwamy ludzi z grupy, z naszych czatów, jeżeli chodzi o naszą społeczność Mr. Advice, tak zdarza się, jeżeli nie trzymane są warunki, które są powiedziane z góry. Jakby ja dbam o to, żeby miejsce na moim podwórku było według jakichś zasad. Oczywiście nie muszą być same przychylne opinie, mogą być w jakiś sposób nieprzychylne i tak dalej, ale nie przeinaczały, żeby one nie przeinaczały faktów. Żeby nie były wulgarne, żeby nie obrażały innych, żeby, no, można powiedzieć, nie tworzyły zbędnej atmosfery, przekłamanej i tak dalej. Jakby na to uważam, że nie ma co pozwalać, no bo czemu mam pozwolić na to, żeby ktoś mnie obrażał, wyzywał i tak dalej. No uważam, że jakby nie rozumiem mody na to, dlaczego jest tak silna jakby tutaj ingerencja ludzi na to, że są usuwane komentarze. Absolutnie uważam, że powinny być, jeżeli są właśnie takie, a nie inne, czyli przyznaczają prawdę, czy są po prostu wulgaryzmami i tak dalej. No bo uważam, że okej, internet jest anonimowy, ale dlaczego zamiast się jednoczyć i się wspierać, mamy pozwalać na coś takiego. Więc jakby ja u siebie dbam o to, jeżeli ktoś napisze normalną krytykę i tak dalej, to nas zostaje, u nas w grupie też, ale jeżeli ktoś jakby wnosi wulgaryzmy albo w jakiś sposób chce obrazić innych, albo obrazić powiedzmy nawet moje osoby i tak dalej, to są usuwane. Ja osobiście też tego nie robię, jakby społeczność liczy ponad 10 tysięcy ludzi, nawet ponad 11, mam swoich adminów. W czasach świetności no, firma Mr. Advice wypłacała ponad 28 osobom jakby wypłaty, więc jest to już duża organizacja. Dzisiaj jest tych osób trochę mniej, bo jakby pewne rzeczy wyeliminowaliśmy z firmy, ale dalej jest to firma, która utrzymuje ludzi i jest to jakby bardzo ważne i istotne, że jakby są też admini, którzy są w jakiś sposób wyuczeni i to oni decydują, czy dany komentarz powinien być, czy dana osoba powinna zostać. Często jest to związane najpierw z jakimś przypomnieniem, że jakby takie są warunki i one są z góry ocenione, więc jakby my od razu mówimy, jeżeli ich przestrzegasz, nie będziesz usuwany, jeżeli nie przestrzegasz, my wprost z góry mówimy, że cię usuniemy, więc no myślę, że każdy ma prawo do swoich warunków, jeżeli akceptujesz, a każdy akceptuje, docierając do grupy, no to myślę, że nie powinien być zdziwiony, dlaczego jest efekt taki, a nie inny. Odnośnie wypożyczania samochodów, kolejny mit, jakby aspekt związany z tym, że one są wypożyczane. Tak, większość jest wypożyczanych. Większość też należy do klubu, z którego korzystam. Jakby ja nigdzie nie mówię i nie piszę, że to są moje samochody, tylko po prostu ja lubię motoryzację, jakby jarają mnie auta. Z racji tego, że jestem w Polsce rzadko, jeżeli już się w niej pojawiam, no to jakby często jeżdżę, jakby zmieniam auto co 2-3 dni, powiedzmy należąc do klubu mam jakieś abonamenty, które chcę wykorzystać, więc jeżeli jestem parę dni, no to dużo jeżdżę tymi samochodami, żeby te punkty poszły i zostały zużytkowane na auta, więc jakby tego typu sytuacje są. Kiedyś też wrzucałem dużo zdjęć z autami, po prostu jakby lubiąc motoryzację i jakby uważam, że jeżeli możemy się cieszyć czymś, to powinniśmy to pokazywać. Jeżeli ktoś pokazuje swoje hobby w postaci, nie wiem, pikniku, w postaci, nie wiem, wyjścia do akwaparku czy na kolację,
Nie jest to w Polsce hejtowane, natomiast pokazanie aut już niestety jest. Jest to moje hobby, ja po prostu lubię motoryzację. Niektórzy ludzie mogą mi kojarzyć, nie wiem, z toru Bednary w Poznaniu, gdzie trochę jeździłem, Ułęż pod Lublinem i tak dalej, i tak dalej. No, gdzieś jakby można powiedzieć, że ta motoryzacja jest z tym związany. Jeździłem na GT Katalonii, czy można powiedzieć po Bieszczadach, więc jakby ta motoryzacja u mnie jest po prostu, więc jakby ja to pokazuję, bo po prostu uwielbiam samochody. Kiedyś wstawiałem samochody z tablicami, które nie miały homologacji, dlatego też jakby ja nie mówiłem, że to są moje samochody, albo nie wiem, starałem się w jakiś sposób wprowadzić ludzi w błąd. Ewidentnie nie miały homologacji, więc były to tablice. Każdy sobie na Allegro może zamówić tam za 100 zł dwie sztuki, czy w okolicach 100 zł i sobie takie tablice wrzucić, więc to były na zasadzie bardziej jakby jako aspekt, że auto stoi. Nakładaliśmy tablice, robiliśmy zdjęcia, więc no to jest normalna sprawa, jakby tutaj nie mam nic do ukrycia, ale tak, większość samochodów, które pokazuję, nie są moje, tylko są wypożyczone bądź są klubowe. Kolejna rzecz jest taka, że jakby dzisiaj zarabiam na szkoleniach, to jest punkt, gdzie dzisiaj jakby możesz się z tym jakby no, w jakiś sposób spotkać. Jeżeli chodzi o moją spółkę i tak dalej, dużo rzeczy robię za free i cały YouTube jest za free, całe szkolenia, których jest parę, jakby te darmowe są za free. Natomiast jakby aspekt związany z wiedzą taką mocno techniczną i tak dalej, która kosztuje mój czas, no to są to szkolenia płatne czy usługi płatne. Też nie uważam, że jakby to jest coś złego, uważam, że to jest normalna rzecz, że ktoś zarabia na swojej wiedzy, ktoś jest, nie wiem, hydraulikiem, zarabia na swojej wiedzy, ktoś jest prawnikiem, też zarabia na swojej wiedzy. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, dzisiaj pomaga ludziom zarabiać w rynku krypto, uważam, że jakby na tej edukacji jak najbardziej może zarabiać. Tym bardziej, że to nie idą pieniądze bezpośrednio do mnie. Ja dzisiaj mimo wszystko dalej 10 osób ponad zatrudniam, więc mam osoby, które pracują tylko i wyłącznie w mojej organizacji, więc mają dzieci, mają rodziny, więc w jakiś sposób też firma musi zarabiać i funkcjonować, żeby wypłacać takim ludziom, żeby ich utrzymywać, żeby no, mimo wszystko jakby starczało na ten break-even i na to, żeby osoby miały po prostu pracę, które zatrudniam, więc no jakby świadczymy usługi, które są po prostu płatne. Chcesz, to z nich korzystasz, nie chcesz, to nie korzystasz. My nie mówimy, że to jest jakiś wymóg, jakby nie wiem, coś, co jakby każdego Polaka powinno dotyczyć. Jeżeli chcesz się czegoś nauczyć i chcesz skorzystać z wiedzy, na którą ja poświęciłem kilka lat życia wcześniej, a ponad 200 lekcji, to jest chyba z 80 czy 70 godzin materiału, więc po prostu uważam, że to jest wartościowa wiedza poukładana w pewien sposób, która jest mówiona moim okiem. Wiele rzeczy jakby jest stworzonych, można powiedzieć, przeze mnie, opatentowanych w mój własny sposób, których ja uczę. No, powiedzmy, analiza techniczna w mój sposób jakby przedstawiana jest. Więc uważam, że jakby no, po prostu jest to wiedza, którą warto wycenić. Oczywiście wiele rzeczy znajdziesz na YouTubie za darmo, jakby w pewien sposób też do pewnych rzeczy dojdziesz. Nie musisz płacić za szkolenie, ale wielu ludzi woli zapłacić, jakby skrócić sobie ten czas, jakby zapłacić za to, że ktoś daje tę wiedzę skondensowaną i w pewien sposób przedstawioną właśnie krok po kroku w taki, a nie inny sposób. Czyli możesz iść na YouTube, możesz czegoś szukać, ale ktoś ci czegoś nie powie, na pewno nie usłyszysz to moim jakby punktem rozumowania, jakby pewne aspekty, będziesz musiał się sam z nimi zmierzyć, które doprowadzą do tego, że na przykład, że stracisz, a ja ci już w swoich materiałach powiem, że w ten i w ten sposób nie warto tego konfigurować i tak dalej, jakby sprzedaliśmy ich ponad 2000 sztuk, nie mieliśmy ani jednego zwrotu, jeżeli chodzi o te kursy premium, więc uważam, że materiał jest dobrze zrobiony. Oczywiście niektórzy powiedzą, że obejrzał takie kursy, powiedzą, że on w sumie nic nie zmienił w ich życiu, jeżeli ktoś jest już na rynku krypto i się sam zna i tak dalej, nie poczuje aż tak dużej wartości, ale jeżeli są osoby nowe, świeże i tak dalej, na pewno nie nazwałbym ich jeleniami, osoby, które chcą coś zmienić w życiu i chcą komuś zapłacić za to, żeby przyspieszyć ich drogę funkcjonowania w rynku. Uważam, że to za całkowicie coś normalnego, więc tak, jakby mamy szkolenia, jakby firma zarabia na szkoleniach i ja też zarabiam na rynku, poza tym pieniądze firmowe też zarabiają na rynku. Chodzi o to, żeby rozwijać organizację, żeby przeprowadzać inne narzędzia, jak na przykład automatyzację, które mamy, no i przede wszystkim, żeby to była organizacja dająca miejsca pracy innym ludziom. Kolejna rzecz jest taka, a propos jakby efektów, no to już mówiłem, że 350% na Bitcoinie, 18,5 razy na altach, więc jakby ten, jakby też jest ten dowód społeczny, jak to działało. Zrobię swego czasu prezentację, ona już w sumie jest w trakcie realizacji. A propos tych właśnie moich wpisów,
żeby pokazać je przed czasem, o czym mówiły, co zostało przewidziane, no właśnie po to, żebyś mógł zobaczyć, czy jakby te umiejętności są, czy też nie. Kolejna rzecz, na przykład Mr. Advice traci kasę. Jeżeli z takim hasłem się spotkałeś, prawdopodobnie wynika to z dwóch rzeczy. Rzecz numer jeden jest taka, że firma bardzo mocno się zmieniła w styczniu tamtego roku. Wcześniej mieliśmy wielu traderów, niektórzy niestety doprowadzali do strat i to w perspektywie miesiąca. No więc jakby do tego też chcę się przyznać, po prostu było to układane na tamtym etapie. Ja też się uczyłem, skoro poszedłem w stronę zrobienia własnej firmy, własnego biznesu. Bardzo dla mnie było ważne to, żeby no, zrobić to po swojemu. No i starałem się jak mogłem, ale też popełniałem błędy jako młody przedsiębiorca. I jakby do tego też się przyznaję. Więc mieliśmy ludzi, którzy doprowadzali do strat, dlatego zostałem finalnie tylko ja. Nie chciałem mieć, można powiedzieć, może nie nazwałbym przypadkowych traderów, bo nie chcę nikogo obrażać, ale no, osoby, które no, nie dowoziły rezultatu. Bo dla mnie one były bardzo ważne. Więc na tamtym etapie tak. Dla nas bardzo ważne jest to, że jakby jeżeli w danym miesiącu nie ma profitów, ja ludziom przedłużam takie abonamenty, czyli jeżeli już kupisz u mnie usługę, ja nie chcę wypuścić Ciebie ze stratą. Oczywiście, że ona wynika z naszej pracy, no bo jeżeli wynika z Twojej, no to wpływu nie możemy. No i tu jest właśnie ten drugi aspekt, czyli wiele ludzi jednak gra po swojemu, jednak nie pilnuje bezpieczeństwa, przesadza na lewarze, na dźwigni. Jest to jednak rynek związany z wieloma emocjami, rynek krypto, więc te emocje są, no i później taka osoba idzie i o czymś mówi, jaka to jest firma, nie taka i taka, bo on stracił, no często niestety przez pryzmat swoich błędów, a nie naszych firmowych, bo my staramy się zawsze dać dodatkowy tydzień, dwa, a nawet nieraz miesiąc czy więcej, aż do czasu do uwiezienia rezultatu, więc nie chcę mieć takiej sytuacji, że ktoś dopłaci mi za usługę, a jeszcze przy tym straci, jakby. No uważam, że wiem, że tak niektórzy ludzie robią, ale ja nie chcę się do nikogo porównywać, czy to jest dobre, czy niedobre. Ja chcę, żebyś zapłacił, no to żebyś miał za to rezultat. Kolejna rzecz jest taka, czyli można powiedzieć, związana z aspektem, czy ja dzisiaj jakby komuś wiszę pieniądze albo czegoś oszukałem w perspektywie czasu, jakby już to o tym mówiłem, że miałem długi i dalej one są, ale to są no, nieznaczne procenty, dosłownie może 3-4% całości kwoty, która w szczycie wynosiła około 3,75 miliona, jakby z tym całym zobowiązaniem, całym, no oprócz tych, no, tych drobiazgów, który został dzisiaj, no poradziłem sobie albo staram sobie radzić, ale większość ludzi po prostu spłaciłem i jeżeli popełniłem jakieś błędy, no to po prostu mnie to kosztowało dużo pracy, dużo odrabiania własnych pieniędzy, ale no jakby przez pryzmat tego, że chcę iść do przodu, chcę się rozwijać, nie chcę być osobą, która od kogoś pożyczyła pieniądze, no i w jakiś sposób ich nie oddała. Oczywiście, jeżeli mi się nie udało, no to wiadomo, no nie ma z tego zysku, ale powinieneś dostać swój wkład i no i już jakby tak to dzisiaj wygląda, więc nigdy nikogo celowo w życiu nie chciałem oszukać. Jeżeli popełniłem jakiś błąd, no to tak jak mówię, były jakieś inne aspekty, ale no nigdy nie kierowało mną coś, żeby, nie wiem, powiedzmy w jakiś sposób kogoś oszukać. Jakby wiem, że to zawsze ma krótkie nogi i w perspektywie tego, że chcę się rozwijać i budować coś swojego, no nie miałoby to sensu, tak więc jakby, no dzisiaj tak, a nie inaczej to wygląda. Kolejna rzecz a propos właśnie jeszcze dwóch rzeczy i to są ostatnie dwie rzeczy, jakie mam tutaj zapisane, no to jest temat związany z Rafałem Zaorskim. Ja akurat tego człowieka bardzo wspieram i szanuję za jego efekty. Na pewno ma swoich zwolenników i przeciwników, natomiast z jednej strony rozumiem jego punkt patrzenia, no przyjął jakąś drogę na siebie i to jest okej. Jakby ja staram się nie oceniać. Jeżeli Rafał uważa, że tak, a nie inaczej funkcjonuje, no to widzi w tym jakieś plusy, korzyści. Jeżeli przepada za takimi ludźmi jak ja, albo nie przepada, którzy zarabiają na szkoleniach bądź coś innego, no to jest jego zdanie, jego wybór i tyle. Ja mam jakby szacunek do ludzi, którzy osiągnęli jakieś rezultaty. Zawsze wolę wspierać niż hejtować, czy się z kimś kłócić, czy wspierać. Jakby nie potrzebuję tego. Więc wiem, że tam osoby pytały, jakie są relacje tutaj, czy Rafał jakby wpływał na to, jak dzisiaj jest postrzegana moja osoba. Nie wiem, nie chcę na ten temat się wypowiadać, jakby tutaj jakby, no nie mam nic do Rafała, więc temat jest bardzo krótki. No i a propos, ostatni punkt, czyli a propos mojej postury, dlaczego tak przytyłem, dużo ludzi ostatnio gdzieś tam daje w komentarzach znać, że jedyne, na czym się znam, to na masie, jakieś różnego rodzaju obelgi w stronę jakby tego, jak to dzisiaj wygląda.
wygląda. Oczywiście sam sobie na to zapracowałem i tutaj nie będę mówił, że jestem jakiś grubokościsty, czy mam problem z tarczycą, czy jest to spowodowane jakąś chorobą. No niestety jakby przez te zobowiązania i te rzeczy, które mnie dotknęły w przeszłości, wpadłem w alkoholizm. 2 lata byłem alkoholikiem. Piłem bardzo dużo piwa i alkoholu, no alkohol jednak jest kaloryczny, ja nie jestem ekto, tylko no jednak jakby szybko łapię tą masę. No jak wypiję, to też lubię zjeść mimo wszystko, nie jestem obżartuchem i nie żrę, nie wiem, tam 5 potraw na raz. No raczej też nie należę do osób, które jedzą mało, ale no niestety większość rzeczy, która dzisiaj jakby na mnie jest, no to jest efekt po prostu długoletniego picia i alkoholizmu. Nieraz do 7 rano potrafiłem mieć 12 piw wypite, czy 10. Oczywiście nie mówię kontynuację z nocy, tylko pobudka powiedzmy o 5, 6 i walenie gazu, tak zwane potoczne. Więc no to doprowadziło do tego, jak dzisiaj jest. Już jakby od kilku miesięcy z tego wychodzę. Dzisiaj dalej jakby zdarza się, że piję, no ale jest to kontrolowane. Nie jest to taki alkoholizm silny. No niestety na tamtym etapie nie mogłem sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Czy mi alkohol pomógł, czy nie. Ciężko powiedzieć, nie akurat reaguję tak, że nie idę, nie wiem, spać i tak dalej, mnie napędza i pozwala mi przełamać pewne bariery, więc na pewnym etapie na pewno mi pomógł nie myśleć o problemach, tylko skupić się na tym, żeby jednak prostować to życie i zrobić coś więcej. Więc myślę, że za jakiś czas się to zmieni, ale wszystko po kolei i no i już. Dziękuję Ci za to, że tutaj jakby się odnalazłeś. Mam nadzieję, że zobaczysz teraz jakby to w trochę z innej perspektywy. Jeżeli masz jakby opinię, komentarz i tak dalej, to zostaw. Ale bardzo Cię proszę, jakby uszanuj, że to jest jakby mój kanał, moje podwórko, ja chętnie z Tobą podyskutuję i tak dalej, ale po prostu na poziomie. Jakby chcę od razu zaznaczyć, że jeżeli będą jakieś wulgaryzmy, obelgi i tak dalej, no to ja nie chcę na to jakby zezwalać. Jeżeli chcesz, no to po prostu weź link, czy nagraj kawałek tego materiału, wrzuć na Twitter do siebie, rób tam co chcesz. Jakby, ja to zostawiam ludziom, jakby uważam, że na tyle jesteśmy dojrzali i na tyle możemy sobie jakby o pewnych rzeczach porozmawiać, że nie musimy psuć energii, nie musimy tym jadem gdzieś tam się obrzucać, no bo jednak często to jest też coś, co siedzi w nas i niestety taki jad wyrzucany na zewnątrz jest jakby związany z niezadowoleniem i z problemami, które dana osoba ma. Uważam, że mamy na tyle wystarczająco wszyscy energii i siły, żeby jednak coś próbować zrozumieć przynajmniej albo w jakiś sposób starać się zaakceptować błędy człowieka, bo pamiętajmy, że sami też je mamy, sami mamy wady i sami te błędy popełnialiśmy. Więc jakby uważam, że możemy, nie musimy się lubić i się kochać, ale możemy w jakiś sposób rozmawiać jak ludzie, więc do takiej rozmowy zachęcam. Jeżeli ona będzie po prostu w takiej złej atmosferze, no to będę te komentarze usuwał i od razu o tym mówię z góry. Uważam, że mam do tego prawo, żeby nie pozwalać na to, żeby jakby były kłamstwa, przeinaczanie faktów i tak dalej w moją stronę, no bo nie warto na to zezwalać, tak? Ale jeżeli masz ochotę, to jest Twój wybór. Idź gdzieś indziej i po prostu szerz nowinę, jeżeli tak uważasz i tak chcesz. Dziękuję mimo wszystko za to, że dotrwałeś do tego momentu, bo to jest ponad 50 minut grubo. Chciałem normalnie powiedzieć jako zwykły chłopak, bez jakiejś marketingowej nakrętki, bez skracania tematów, jakby trochę wprowadzić Cię w moją drogę i tak dalej, tego jak dzisiaj to wygląda, z czego pewne aspekty wychodzą, powiedzieć Ci o kilku faktach, które dotyczyły mojej osoby, żebyś też zobaczył z tej perspektywy, no bo niestety internet jest miejscem takim, a nie innym, no i wiele rzeczy chcę przeinaczyć, powiedzieć ze swojej strony, no i jakby pokazać to w złym świetle, tak? Są na Twitterze kanały, które ostatnimi czasy mnie oznaczały, opisywały. Natomiast no, wiele rzeczy było tam przeinaczonych. Jakby ja nie wdaję się w takie dyskusje, ja chcę robić swoje, chcę się rozwijać i skoro mam iść, można powiedzieć, poświęcić czas na te aspekty, no to te wdawanie się w dyskusję nic nie zmieni. Jakby ja nie potrzebuję podbijać zasięgu, tak jak to robią ci ludzie często, że jakby no sami o tym śmiale mówią. No jeżeli tak działają, to jest ich wybór. Jakby ja tu dalej nie chcę oceniać. Jakby też mimo wszystko podałbym takim ludziom rękę, nawet którzy pisali na mnie ostatnio komentarze, jakby wspierajmy się, posuwamy się kłócić jakieś rzeczy, póki ktoś jakby nie przesadza i nie obraża i tak dalej i trzyma fason tak zwany, no to możemy się wspierać i ze sobą rozmawiać. Jakby ja uważam, że takie osoby są, będą i raczej tak będą oznaczać. Jest to jakiś ich wybór, jakiś ich sposób
czy parcia na szkło, czy zwracanie uwagi na siebie, czy jakiekolwiek opisywania jakichś rzeczy. Jakby na każdy komentarz chętnie odpowiem. Jakby nie chciałbym pozostawiać tematy bez odpowiedzi. Myślę, że spisałem tutaj wszystkie, które udało mi się ustalić, więc jakby na każde kolejne, jeżeli ktoś ma, no to proszę w komentarzu je zostawić. Natomiast tak jak mówię, chcę, żeby to zostało no, w dobrej energii i jakby w czymś, co pomoże ludziom zrozumieć. Być może moja historia niektórych młodych ludzi zainspiruje, którzy czegoś się boją i nie mieli odwagi wyjść na światło dzienne, a może ten materiał im pozwoli właśnie jakiś krok podjąć w lepszą stronę. Dziękuję Ci za uwagę. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia. Cześć.